11 stycznia 2013 roku w Teatrze Współczesnym w Szczecinie odbył się benefis Moniki Perek. Mimo dużej ilości reporterów udało się Monice zadać kilka pytań. Monika, tak na spokojnie sobie przeglądałem pewne twoje zapiski 2001, 2005, 2009 i ten nieparzysty 2013 też miał być jakiś wyjątkowy. Jak mi powiedziałaś przed świętami w PKOL-u, że kończysz karierę, myślałem, że robisz sobie żarty, ale to prawda. Prawda, to przemyślana decyzja, naprawdę przemyślana i to dałam sobie też od momentu podjęcia tej decyzji, dałam sobie jeszcze taki margines czasu półroczny, w razie jakby mi się coś odwidziało, ale się nie odwidziało i dla mnie zawsze najważniejszym marzeniem było to, żeby zakończyć karierę na najważniejszej imprezie sportowej, a akurat w mojej dyscyplinie są to Igrzyska Olimpijskie i ważne było to dla mnie, żeby zakwalifikować się do Londynu i tam zakończyć karierę. I tam już po moim ostatnim skoku w eliminacjach, podchodząc do mojego trenera i narzeczonego, wtedy powiedziałam, że to był mój ostatni skok i poprosiłam ich, żeby zrobili mi ostatnie zdjęcie na stadionie w stroju reprezentanta. Także wszystko było ustalone. Ale no, jak to bywa z kobietami, mogło mi się jeszcze coś odwidzieć. Nie odwidziało się, ale też cieszę się, że wchodzę w to nowe życie jakby z jakimiś pomysłami, z energią. Ja zawsze mówię, że jak coś się kończy, to też coś się zaczyna. I fajnie, że skończyło się coś pięknego i mam nadzieję, że rozpocznie się coś równie pięknego. No bez wątpienia, na pewno piękne chwile przed tobą. Mamy tylko nadzieję, kibice sportowi, tak, że nie ominiesz tego sportu, że nie odłożysz tego tak całkowicie na boczny plan, że jednak gdzieś w tym sporcie będziesz funkcjonować. Jakiś masz pomysł? No, mam nadzieję, że w dalszym ciągu będę działać w Komisji Zawodniczej PKOL-u, a to się pewnie okaże na zbliżających się wyborach. To były ostatnie 4 lata, akurat pracy w komisji były bardzo intensywne i dużo rzeczy osiągnęliśmy, także też z taką energią zawsze się wchodzi w kolejną kadencję. Mam nadzieję, że się tak okaże. Do tego jestem w komisjach zawodniczych lekkoatletycznych i Europejskiego Stowarzyszenia i Światowego, także od tego sportu nie ucieknę. Ja zawsze powtarzam, że jak ktoś raz zakochał się w sporcie, to już na całe życie i nieważne w jakiej będzie to formie, czy aktywnym sportowcem, czy po prostu już później wspierania, działania i rozwijania tego sportu. I na tym mi zależy, żeby pozostać w sporcie i pomagać młodym zawodnikom, ale też tym już doświadczonym, którym od czasu do czasu też się przydarzają jakieś problemy. Czego życzyć Monice Perek na dalszej drodze życia? Szczęścia, tylko i wyłącznie szczęścia. Myślę, że o resztę jakoś zadbam i to zorganizuję. I tego Ci życzymy. Jeszcze raz dziękujemy Ci serdecznie za wszystkie chwile, za chwile wzruszeń, jakie nam zgotowałaś przez tak długą i wspaniałą karierę. Dzięki.